dzięki temu, że możemy odprowadzić ich w tą ostatnią drogę, kładziemy jeden z ostatnich kamieni na fundamencie prawdziwej, wolnej Polski, na której będzie można teraz dalej budować jej wielki gmach. Wraca wasz dowódca. Jesteście marynarzami, żołnierzami prawdziwie wolnej Polski. Dziękuję, że może spocząć tutaj, na tym cmentarzu, razem ze swoją małżonką, ze swoją towarzyszką życia. Jestem przekonany, że to dla nich ważne, a tym samym ważne dla rodziny, a tym samym dla nas wszystkich. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie.